Hej, cześć, siemano, ze strony Ryan Jeepla, to jest kolejny odcinek z naszej serii Osadzony w długach i dzisiaj jestem wyjątkowo sam, ale co za mną widzowie na czacie. Siemka wszystkich, witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj odcinek taki nietypowy, bo jestem, jak mówię, sam, a Osadzony w długach jest trochę robiony zwykle multi. Dzisiaj natomiast taką bardzo fajną akcję, bo będziemy jechać rozwozić wapno na polach, także naprawdę jestem... Mega się jaram po prostu. Dzięki Adrian Zuba, żubik dla ciebie, pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, tu stoi nasz tak zwany JCB, który trzyma korn kali, to coś chyba z kukurydzą, nie wiem. Ja natomiast zajmuję się dzisiaj, biorę salki i siadam do jądra, bo jedziemy jądrem na pola, wszystkie inne. Słuchajcie, zasiadam od razu może, nie ma co zwlekać. Dobra, wrócę do swojego normalnego trybu, nie? Nie będę gadał, jakiś głupot. No co, odcinek z podwórka kolonisty nagraliśmy wczoraj, a dziś trzeba zrobić osadę, nie? Więc lecimy z osadzonym w długach, oczywiście. Słuchajcie, będziemy sobie wyjeżdżać na poletka i dzisiaj naprawdę fajna akcyjka, bo jak mówię, będziemy troszkę sobie nawozić, ale pojedziemy sobie na pola, na których jeszcze nie jeździłem. Na które dopiero właściwie zostałem. Nie pozwolenie, może to zostało powiedziane, ale kupiłem je niedawno. Więc co się stało na osadzie? Słuchajcie, no była zima, pamiętacie pewnie, czas migracji, a my kupiliśmy sobie nowe poletka, mianowicie 38 i 39. Doszło jeszcze 33 i 32, więc naprawdę hektarów co nie miara. Myślę, że powoli 30 tutaj będzie się opało nam na gospodarstwo. I jeszcze tego nie liczyłem, ale policzę dopiero jak będę już połączone wszystko. I naprawdę bardzo fajnie, bo robimy ekspansję na nowe części mapy. I dzięki też temu trochę się też rozwijemy, nie? Ta osada tak się tak fajnie rozwija. Więc tutaj to wiecie, jak to trypi. O, wolne jest, elegancko. Więc sobie jedziemy. No i co, miesiąc marzec, dopiero skończyłem tutaj właściwie, jak to się nazywa, obławianie tych winogron z liści. Chyba też tak to nazywa, może mogą pomylić. No, więc stare liście po prostu sobie usunąłem. No i teraz lecimy z typowo pracami wiosennymi, bo jak mówię, dziś właśnie pracę z nawożeniem. O, tu też będziemy siać sobie niedługo. Myślałem, że może w kolejnym odcinku wszystko dobrze pójdzie, sobie to będziemy siać. Tylko właśnie nie wiem, czy może się przygotować pod to, żeby tutaj coś poogarniać, czy nie. O, i my sobie dzisiaj zajrzymy na tę pole, tylko tutaj, w tę stronę. Jaki ja tam mam rozrzut? 50 metrów to ma? No ty chyba sobie żartujesz ze mnie, at the moment. Wiecie co? Ja nawet nie wiem, czy ja w ogóle mam to pozbierane próbki glebowe. Jeżeli nie, to zaraz sobie te próbki glebowe pozbieram. Ale bardzo możliwe, że... Aha, mam, bo ja na całej mapie zebrane próbki chlebowe. No dobrze, skoro tak, to wjeżdżamy sobie w pole. Czy tu mam włączone ugniatanie? Chyba nie. Dobra. Odpalamy i spadamy, nie? O, panie kochany, ale to jest tutaj Kongo. Na dwa pola bardzo lecę. Tak, właśnie te dwie działki sobie zakupiliśmy właśnie w ten nasz... do naszego gospodarstwa. Ze względu tylko na to właśnie, że one mają fajną możliwość łączenia i ja chcę tu się właśnie w te pola pobawić. Myślałem też nad polem tutaj, tym obok, ale wychodziłby clean, a nie chcę robić kolejnych winogron, bo się to po prostu nie opłaca, nie? Tyle to jest, to będzie. Ale fajne chwasty na... Ale fajne chwasty to na surówce? Tak. Takie chwasty. Będę starał się może tam jeszcze trochę to przetalerzować albo cokolwiek zrobić z tym, żeby jako tako to wychodziło w miarę, nie? Ładniej. A nie tak ten... Ale muzyka, czekajcie. O, ta ładna. Ta pasuje do mojego kanału. Tak jest, dobra. No i dobra. I tu w jedną, drugą stronę przejazd i tyle. Po robocie właściwie jest. No, więc bardzo fajnie, że mamy tutaj trochę taki większy... większa poletka. Znaczy większa, to jest takie malutkie poletko, ale ono będzie większe już niebawem. Więc wiecie, w tej nas po prostu szybko fajna akcja leci. I w ogóle uważam, że osada jest na pewno fajną mapką pod taki rozwój. Wiadomo, jeszcze w przyszłości może te poletki by się tutaj dwa dokupili, to już w ogóle byłoby baja. Czy co, ja nawet nie wiem, czy może trochę nie zmniejszyć tego rozrzutu. Albo kiedy nie będzie taka nawet, dobra, trudno, tam się mówi. Tam coś śmiesznie mi łapie. Nawozów mam dużo, więc to się nie martwię, że coś mi zabraknie. Radio Maria? Nie no, zdejmuj mi prawo za prawotorskie, wiesz? Nie bardzo tam. Jak tam kredyty? A, kredyt bardzo fajnie. Oczywiście spłaciliśmy sporo kredytu, ale jak to zwykle jest na osadzonym w długach, trzeba było trochę tego kredytu dobrać. No i ja też właśnie to uczyniłem. Dobrałem sobie trochę kredytu. Mamy teraz go chyba 1 800 000, z tego co pamiętam, ale zaraz wam powiem. 1 835 000. Także
Dużo? Dużo, mało? Nie wiem, jak uważacie. Ja uważam, że sporo, jak na nasze, ale dzięki temu, że mamy nowe areały, możemy brać ponad 2 miliony kredytu, więc jeszcze to nie jest full, nie? A że stare polega na tym, że te długi mamy i sobie trochę nie spłacamy, trochę nie spłacamy, no to zawsze to jakoś tam fajniej do przodu. O kurde, jak to już sypuje daleko strasznie. No bez kiedy jest 50 metrów. W ogóle jest takie coś w realu, że to na 50 metrów sypie? Bo to trochę, trochę to jest kurde przeginka, tak imo, uważam. Patrzcie, jak to leci. No ale nic, trzeba to rozsypać oczywiście, no bo jakby nie to, to trochę też słabo by było nie dbać o te pola. A gdzieś mówię, akcja taka typowa, właśnie fajna, wiosenna. Ja lubię takie akcyjki, więc nie, super. Sypanie gówna na truskawki, mówisz? Takie co? Fajna też akcja może być. No. Wszystkie właśnie pola tylko są praktycznie gotowe. Znaczy posiane. Zostanie mi tylko w sumie sojka i owiec do siania. A, jeszcze kukurydza oczywiście, no bo to kiszonka. Także też tamte pola są. Wiesz co? Ja tu widzę, że mam... Ja tu mam problem z tymi paletkami, bo one nie są pozbierane, nie ma z nich pozbieranych próbek, więc ja sobie zapłacę za te badanie. O, żeby wszystko się ładnie pozbierało, nie? Super. Teraz jest git. No. Więc żeby nie było problemu. Bo ja tu widzę, że bardzo dużo brakuje tego azotu, a jednak mimo wszystko mogą sobie polecieć trochę bardziej w krówki. A właśnie, odnośnie krówek, słuchajcie, krówki to jest game changer. Jak chcecie w farmingu zarabiać, nie idź, to idźcie w krowy. A jak chcecie grać realnie i tam coś sobie, wiecie, powoli się rozwijać, to nie idźcie w krowy. Ja poszedłem w krowy i na osadzie, i na kolonii i wam powiem, że to jest za dużo, nie? To jest kurde pogrom, ile te krowy generują przychodu. Naprawdę to jest masakra. Ja tak myślę, że... O, przepraszam serdecznie. Jeżeli ktoś poważnie myśli o tym, że trzeba się rozwinąć, to tylko krowy, nie? Walicie normalnie krowy i to jest po prostu dochód jakiś nieprzewidywalny. Siema, Natian, witam serdecznie. Bo właśnie na osadzie, na kolonii mamy ten problem, że trochę tam tego przychodu jest zbyt dużo. I właśnie myślałem, czy może by trochę jakoś nie zwolnić, ale... Ale no, niech idzie ta seria do przodu, się więcej na roleplaye poużywa, nie? Dwie reklamki się odpaliły? Reklamki są odpalone? Panie kochane, ja mam reklamę na YouTubie? Czyżby z tego streama był jakiś przychód w złotówkach? Otwieracie, ale zobaczymy. Może sorki, że jak piję wodę, ale jest tak gorąco dzisiaj, że to masakra. 22 czerwca. Mamy, jak to nagrywamy. Więc no jest trochę cieplutko. Jestem ciekaw w ogóle, która jest jaki jest czas, która jest data, jak wy to oglądacie. Bo ostatnio, dzisiaj pokazał się odcinek z kolonii, 105 znaczy, 105 chyba, tak, 105 albo 106, w którym ludzie mieli pisać, kiedy to oglądają i ile minęło dni od nagrywania i minęło 23 dni, także jestem 23 dni do przodu, a jak jestem z tymi odcinkami, to nie wiem, nie? Ale też pewnie sporo. Tu można by, kurde, pobawić się w końcu w te ścieżki, wiecie? Wydaje mi się, że to byłby spoko, takie ścieżki tutaj. Ten farmik jest taki zrąbany, brzydko mówiąc. RTX 3050 na bardzo wysokich lata w minimum 60. Ustawiłem dla sprawdzenia niskie i jest niby 30 zcinków co sekundę. Bo wiesz co, to jest chyba tam kwestia jednej opcji. Ja miałem to samo właśnie w farmingu. Bo ja chciałem włączyć sobie chyba coś tam z tym ray tracingiem jakby, nie? Tylko nie wiem, ktoś tam... DLSS-a chciałem sobie włączyć. I wyobraź sobie, że z DLSS-em farmi chciałem mi gorzej niż bez, nie? Więc ja ostatecznie zrezygnowałem sobie z DLSS-u. I tyle, nie? Rajotek, wypijesz pan, to będziesz fantastyczny. Co się nagonać, jakiś reklam chyba w telewizorze. Musisz sobie ograniczyć trochę telewizor. Okej, okay. O Jezu, tu widzę słaba klasa glebowa, ja. Słaba klasa gleb jest, ale trudno. Ja tam nie sypię na ten jeszcze? Ja sobie nawożę przy okazji... Nawożę przy okazji tamte te. Jak widzicie. Jezu, jak tu daleko sypie, nie? Muszę naprawdę trochę się tutaj ogarnąć z tym, bo to jest jednak 50 metrów, nie? To jest pole na dwa razy dosłownie.
Mizelsa znowu lepiej chodzi? A to widzisz, nie? I to jest pytanie teraz dlaczego? Bo na przykład ja włączyłem sobie DLSS, wiecie, ja zawsze jestem taki, że staram się maksować te ustawienia graficzne. Jak już mam dobrą kompo, to staram się maksować, żeby ludzie mieli jak najwięcej, jak najlepszą jakość na tych odcinkach czy streamach. No i wiesz, wymaksowałem sobie i się okazało, że to był zły pomysł, nie? Bo chodziło gorzej. Więc ostatecznie właśnie zrezygnowałem z tego. No i co? Teraz jest lepiej, nie? Po prostu. Także dziwnie. Chyba tak, no takie... To by było najlogiczniejsze, że ustawienia są po prostu pod komputer, nie? A wiesz, a może po prostu Giantsi uznali, że zrobią takie sety ustawień, które najbardziej obciążały komputer, zamiast zadbać o wydajność, nie? Że wcale na przykład, powiedzmy, u jednego będzie chodziło lepiej ustawienia na bardzo wysokich, a drugiego na niskich, nie? Mając podobne komputery. Może też tak to działać, ja tam się w sumie nie znam, więc co tam się będę wypowiadał, ale... Wiesz co, mnie to strasznie wkurza to, że mam tutaj nieporobione HT próbki globowe. Zapłać. No to są nieporobione próbki. A to no w ogóle wszędzie nie mam próbek porobionych. I tutaj też nie ma. Nie, tu też są. Jakieś dziwne. O. Dobra, niechaj będzie tak. Chciałbym cię zjeść. Ja nie wiem, czy to przypadkiem nie jest jakieś przestępstwo, wiesz, ty Biaszek, musiałbyś się tam ten. A pan zgłosił jakąś policję albo coś. Okej, okay. A my to sobie elegancko nawozimy. Dzisiaj czy nic nie pełno innego oprócz nawożenia. Ewentualnie czy może sobie zjedziemy na gospa i tam sobie trochę dosypiemy. Jakby co? Bo za chwilę też mam nadzieję przyjdzie Dawid, czyli nasz tutaj pomocnik na gospodarstwie, z którym będziemy właśnie wspólnie robić siewy na mapce. I myślę, że trzeba tu kurde, co jak wcale kupić. Kupić trzeba będzie blisko nowy siewnik, nie? Bo ten to jest akurat tylko podpis, nie? To jest zaledwie jakieś tam 4 metry, które działa jakby chciało, nie mogło. Gdzie my teraz możemy podjechać jeszcze? Chyba tu, nie? Na te pola przy chacie. Podjedziemy sobie akurat na gospodę, wrócimy. Okej, okay, no i tu mamy zajazd. Fajnie. Nie wiem, czy za daleko nie podjechałem, ale może będzie w sam raz. Troszkę za daleko. O, ale tak będziemy myśleli idealnie. Prawie idealnie. No i poletko na raz. No dwa razy w sensie przejąć się, wiecie, dookoła i już. Ja to w ogóle chyba żadnego bornika nie dawałem w takim razie, bo tam też na żółto jest, widzę, z azotem. A tutaj jest totalna cisza. Więc możliwe, że tam coś po prostu pominąłem lekutko. No, to jest słabo. Co robisz, że twoje filmy mają tak mało megabajtów? Nie wiem, kurde, nie? A ile mało to jest megabajtów według ciebie? Bo moje filmy ważą po... od 10 do 15 giga, tak więc takie pół godziny, nie? Więc to nie jest jakoś mało, wydaje mi się, nie? To jest tak dosyć sporo w sumie, nie? Tych megabajcików trochę narąbane. Okej, okay, dobra. Dojechaliśmy sobie, fajnie. Cześć, Bugs, no witam, witam. Dobra. O, kierunka sobie wrzucamy i podjedziemy sobie jeszcze tutaj na to poletko. W sumie mogę się postarać, to te pola można połączyć w 4 i mieć jedno takie większe, nie? Nawet, a tylko tam jest rów, no i to też jest, to jest droga, więc ta droga też musiałbym jakoś usunąć. A szkoda mi usunąć, bo droga jest bardzo fajna, nie? O, no i dobra, i to sobie polecimy. Ja pamiętam właśnie tutaj kiedyś na GPS-ie lecieliśmy z naszym zestawem, on był taki, wiecie, dosyć duży i tutaj tak było, ale to się długo robi, tam jeszcze mieliśmy tego chyba kierowca czy coś, czy HTZ-a mieliśmy, sorry, to był HTZ, a ostatecznie zmieniliśmy go na coś nowego, właśnie nie pamiętam, co to było i w sumie to był dobry wybór, nie? Cześć Nan, wiesz co, teraz nagram odcineczek, więc może za chwileczkę, dobra? Jak skończymy, to tam podeślij wszystko, co potrzeba i sprawdzimy sobie. Okej, okay, fajnie. Wiosna ogólnie wydaje mi się, że farming ma taki bardzo ładny shader, ale chociaż nawet nie wiem, czy to może być nie spowodowane tym, że po prostu liści nie mają, drzewa nie mają liści i jest takie fajniejsze trochę są cienie, takie bardziej realne, wiecie, takie drobniejsze są te cienie, co nie? Bo normalne drzewa trochę dają takie większe, nie? To możemy jak się wydawać. Cały czas siedzę na live, a już 3 albo 4 razy się znowu witasz. No jak piszesz siema, no to mówię siema, nie?
Przepraszam, przepraszam, że jestem kulturalnym człowiekiem, no. No przepraszam. Okej. I cyk, fuch, dojeżdżany jest. Dobra, wracamy na gospodarstwo. I na gospodarstwie sobie jeszcze zatankujemy trochę tego dobra, co tam, co się nazywa granulat. Okej. Właśnie, będziemy też długo wymieniać beczkę, mam nadzieję, na jakąś cysternę. Bo ta trochę tak tam pomału leci, albo może tego młodzika sobie ogarniemy na automatic milk sale. Bo też mogłoby to być spoko. Chyba, że to już mamy może. Chyba to może mamy już wgrane? Nie wiem w sumie. Jak jeszcze pola mogę obskoczyć w ogóle? Zróbmy sobie tak, które są zasiane? Tu coś rośnie, 16, jeszcze jest 1 i 2. Aha, czyli co mogę tu skoczyć w sumie? I te pola też mogę ogarnąć. No. Dobra. Fajnie, od razu pojedziemy na nowe pola, które zobaczycie za chwilkę. Bo tam będzie łąka taka większa. Robiona. Dobra. I zaraz zobaczycie dokładnie, jak to tam sobie wygląda. Cześć wujo, cześć pieprzyk, witam. Baxin, pisz się, bo się przywitałem. Zaraz cię pożegnamy się, zaraz cię pożegnam chyba na tym kanale. Sypie się? Oj, oj, trochę tak mało tego. Zaraz jeszcze jakieś kolejne worki załapiemy. Dobra, powolutku. Tu mam jakieś dwa woreczki jeszcze. Znaczy tam kilka woreczków jeszcze jest, zostało mi. Także myślę, że sobie powinniśmy fajnie złapać. Operator ze mnie byłby chyba średni, tak mi się wydaje. Dobra. Ej, co jest, co jest, co jest? Chyba sufitek zacząłem albo jakąś belkę. Jak tam idzie? No. No okej, okay. I pasuje. Wyjazdrolimy sobie elegancki stąd. Fajnie, te garaże akurat pod tym względem, że musi mieć są duże maszynki i może sobie normalnie wykręcać w nich, nie? Więc na polskie gospy są za duże, ale na takie właśnie większe to fajne, nie? Sufit walnąłem? Tam jest sufit? Nie, krok po prostu jakaś była. W kroki walnąłem. Lekko tam nagiąłem konstrukcję dachu i tyle. Nic się nie stało, dobra. Postawimy sobie. Ja też odłożę tutaj na miejsce, no, na sam dół. O, na sam dół sobie odłożę to, żeby wiecie, nie hydraulika mi nie siadła, albo coś. Może zakryjemy sobie to? A, może być zakryte, nie? O, siema Libusza, jesteś gotowy dzisiaj? Bo ja sam właśnie teraz nagrywam odcinek, więc jak coś, to możemy tam kolejny dupnąć, nie? Dobra, a my gdzie jedziemy? Aha, pojedziemy sobie najpierw tam na łąki, potem z łąk zaraz skoczymy sobie na 16 i tam będzie fajnie, nie? Cześć Depciu, witam serdecznie. Bo tu mamy dosiania bardzo, bardzo dużo. Tu mamy to pole do roboty i jeszcze inne. Więc myślę, że chyba zainwestujemy sobie dwa nowe siewniki, takie trochę większe, bo tutaj naprawdę jest przeginka z tym, że to się bardzo długo będzie robić. I chyba pójdziemy w talerzówkę jeszcze jedno, wiesz? Że będą dwie talerzóweczki po prostu i dwa duże siewniki, nie? Bo tutaj nie ma co się chyba, myślę, pierdzielić z tematem. Bo siewnik tutaj jest bardzo mały. Mamy jeszcze trochę kredytu do wzięcia, więc jak coś, to nie jest tak tragicznie. Coś tam się ogarnie zawsze. A, okej, spoko, Libusz. To ja to dokończę odcinek i zaraz będziemy lecieć z kolejnym. No, bo chcemy też dzisiaj właśnie z Dawidem nagrać parę odcinków. Także spoczko. Dziś tak poświęcam sobie cały dzień tylko na osadę. Bo kolonii tak dużo męczymy, ale na kolonii nie ma co ukrywać. Tam jednak się więcej czasu siedzi, bo ten safe jest taki bardzo ogarniany, ten roleplay bardzo dużo też wymaga czasu, więc no wiecie jak to jest, nie? Że wszystko też miało jakiś sens, ręce i nogi, to też to wymaga czasu. Okej. Pojedziemy sobie chyba, wiecie, którędy? Nie. Pojedziemy sobie tędy. Zaczniemy sobie stąd. Tak. To działa tak jakoś, że ten? Aha, po prostu z Ctrl Z i tyle, nie? Nie da się tutaj dawać jak więcej. Myślałem, że można w górę, to się tylko w dół działa, nie? No dobra, trudno. Dobra. Będzie te 50 metrów i tyle, nie? Nie wiem, jak to będzie wyglądać z tym, czy ja będę musiał wracać, czy nie będę musiał. Spoko było, że nie musiał wracać, żeby pojechali sobie naokoło tamtędy, zaraz na jedynkę i dwójkę, nie? Ale chyba będę musiał wracać, no.
Aha, to też widzę, daje coś na fulla, tu nic nie ma. W sumie jak tu nawet nic nie ma, to może być po prostu ugorem to lecieć, bo tu takie pole mi się nie opłaca w ogóle zbierać. A wiecie, a tu będziemy sobie robić łąkę po prostu, nie? Będziemy to łączyć samo aż do końca. Więc tylko tutaj jest, to będzie. A potem reszta wszystko idzie w łąki, nie? Tak. I tego są nagrania? Wiesz co, skończ tylko sobie ty poletka ogarnąć i tyle, nie? Ty, a może jeszcze polecimy sobie ponawozić trochę ten łąki przy okazji. Aż łąki to raczej tak niewiele tego mi szło, nie? O, tu byśmy w jedną, drugą stronę przejechali, byłoby spoko. Jednak te łąki też są ważne, żeby było azotowane, że tak powiem. Fajnie to leci, kurczę, ja lubię takie klimaciki. Myślałem też nad tym, że może wykupić bagna, wiecie? I na bagnach to chcesz ogarnąć. Na bagnach ogarnę sobie na przykład jakąś kolejną łączkę, chcę się trochę powiększyć. Kapie jest tu jakieś lata. No, 6 Wojtek, witam serdecznie. Jakbyśmy to właśnie ogarnęli, to może nie miałoby sensu, ale widzę, że ta ambona i trzeba byłoby na przykład ją usuwać jakimś modem albo coś, a to też tak nie wiem, czy chce mi się w to bawić, więc po prostu chyba to odpuszczę ten temat i tyle, nie? Kurde, dzisiaj bez kiedy całą kolonię, czy całą osadę opierdzili mnie. Bo tak. A cześć Michał, mi też dobrze mija dzionek. Bardzo dziękuję, że pytasz. Krzyż ty kurde. Ol mi zalało, nie? Matko, przepraszam, ale chyba coś strzeliło pod tym. Pod jonderem. Matko bosko. Tak, nadal nagrywam, no. Jest nagrywane. Zresztą to widać po layoutach, nie? Jest taki, wiesz, bardziej scena pod nagrywanie. Tam nic nie będę dawał zawał. Sobie taką podziemię po prostu i tyle. O. Tam tak jest jakoś na zielono bardzo mocno. Nie wiem czemu tam jest na zielono. Może dlatego, że tam wcześniej nawoziłem. Aha, bo nawoziłem tam to pole wcześniej, być może się tam poprzednie. No, fajnie Wojtek, dziękuję. Kamil w szybę poleciał? O, może i tak, Hardix może być. Mówisz, że takie na sardy zostawić tą ambonę? No właśnie nie wiem, czy wycinać tutaj. Chyba te jednak bagny zostawię, one są w takim fajnym miejscu tutaj, nie? Więc. A raczej nie będę tych bagien ogarniał, nie? O, tutaj ta tama jest. Kurwa, nie Staś! Znowu duch Bolka na osadzie ze mnie prześladuje, matko jedyna. Dobra, a my tu lecimy sobie. Fajnie uchno. Do przodu. Chyba nie skończę jednak tego, wiecie, w sensie zrobimy chyba tylko to pole. Aż może no to się sam skończę, skoczę tam, w sumie tam nie jest dużo i potem raz na jedynkę, dwójkę. No może miałby ten sens. Bo chciałem bardziej pojechać trochę inną stroną pola, ale już trudno, pojedziemy sobie tędy. Może teraz 36 metrów zdamy? No 36 będzie lepiej też, nie? Bo też nie potrzebujemy tak bardzo tego rozrzucać. Na tyle co jest, to styknie mi. O, jakoś pod drzewkiem. No i spoczko. Ale się ptaków kury dużo jakoś, nie? Czuję, że wiosna normalnie. W ogóle nie, że to jest, nie jest to, że to już mam 10 sezon na tej, na tym save'ie. Jestem ciekaw, to się dalej tam rozwinie. W ogóle ten rów tutaj. To mi chyba lekko chyba tej nie poniosło, nie? Dobra. Wrócimy sobie na nasze tory odpowiednie. No więc co, tutaj na razie coś tam rośnie, ale wiecie, tak nie będziemy tego tam bardzo zbierać. Słomę tam może trochę się zgarnie i tyle z tego. Ale to też parę kostek tylko, więc wiecie jak to jest. No i lecimy. I w ogóle ciekawe byłoby, jakby tak cała osada była jednym wielkim polem, nie? Jakby tak zobaczyć taką ekipę, wiecie, trzech osób jeszcze dodatkowych, którzy by w tej granicznym gospie, to ta osada naprawdę mogłaby się fajnie rozwijać, nie? Krew, która spadła się na ziemię? No to nieźle. O, to sobie podejdziemy teraz na jedynkę i dwójkę, teraz zędę asfaltem, a potem wrócimy do naszej saskę, nie? No i byśmy mieli w sumie wszystko co zasiane to opryskane, czy ponawożone. I byłoby cacy. Spoko Wojtek, trzymaj się. Prosinę tutaj dawaj. No właśnie tak myślałem, że to mogło być spoko, nie? Już to są takie duże pole, na których moglibyśmy robić takie rzeczy, więc można by nad to pomyśleć, nie? Okej.
I zjeżdżamy sobie elegancko tego. Oj, te domki. Ta osada to w ogóle cała stoi na połowie Eastern, to jest takie... Wiecie, a tu jeszcze mamy pola. O matko, zapomniałem o tych polach w ogóle. Zapomniałem o tych polach całkowicie jeszcze. Też fajne są akurat kawałeczki, więc... A! Tu akurat mamy sobie na te 50 metrów, nie? Co tak na wolno leci? No właśnie. W sumie mogę wjechać tędy, nie? A Jezu, ja to nawet nie pomyślałem. Szczerze, to tam nie zapomniałem, że tu jest nawet wjazd na to pole, nie? W tym miejscu. To w ogóle takie malutkie pole, tylko nie? Kiedyś pamiętam, że było takie duże, teraz... A, wjeżdżasz, nie? Ale jedzie, siałem mistrzu, no jedzie. Trzeba jeździć. W ogóle myślałem nawet na tym bliska, żeby to gospo w ogóle usunąć i w tym miejscu tutaj sobie pole połączyć, nie? Ale chyba zrezygnuję z tej jednak z tego pomysłu, bo zepsuje chyba to klimat trochę dla tego miejsca, nie? To po wszystko to ładnie jest, więc myślę, że jest tak spoko, nie? Żeby tak tutaj to wyglądało. W ogóle dalej, mimo że już długo gram na tej mapie i ona też miała premierę coś dawno temu, bo już z rok by minął, ponad rok, to dalej mi się podoba ten moment z tym pastwiskiem, nie? Nie wiem, co mnie natchnęło, ale wyszło to kurde naprawdę nieźle, nie? Czasami coś mi wpadnie mądrego do głowy i tak zostanie, a czasami to nie. Co to za John Deere? A zaraz ci powiem, wiesz, sekundeczkę tylko. Zmienimy sobie tylko ustawienia wysiewu na 36 metrów i już ci mówię, jakie to jest yonder. Okej. Okay. Jedzie, ale jedzie. 79,20 to jest yonder, proszę bardzo. Pasuje, pasuje. A może pojedziemy tędy jednak, wiecie? Ja pamiętam, jak robiłeś to pastwisko, to taki klimat zdjęcie zrobiłeś. A, no. Robiło. To klimacik fajny. Spoczko, wiesz, takie jakieś tam mikrosmaczki i to leci, nie? Thanks, bro. Spoko. Czy prawko? Tak, jest prawko posiadane. A czemu pytasz o prawko? Co, coś niedobrze jadę? Czy jak? Okej. Okay. Kurczę, miałem robić te odcinki, zasady takie maksymalnie 25 minut, a już wybiło mi 27. Ale w sumie miało wszystko to ogarnięte, nie? Trudno, watch time się nabije, może ktoś obejrzy ten odcinek cały. O! Słuchajcie, to tak. Jak ktoś ten odcinek ogląda cały, co nie? To napiszcie hashtag całość. I ja wam przypnę, przypnę wam ten serducho, albo nie, żeby nie było hashtag całość, bo zaraz ludzie ogarną, że oglądaliście całość, napisaliście hashtag całość, dlatego nie piszcie hashtag całość, napiszcie jakiś żart, nie, przyszła baba do lekarza, jakiegoś suchara napiszcie, ok? Napiszcie jakiegoś suchara pod tym filmem, wtedy będę wiedział, że oglądaliście do końca, bo to będzie takie lepsze niż taka hashtag całość, bo gość, który obejrzy 5 minut, zobaczy, że ej, pisali hashtag całość, też napisze hashtag całość, nie? A jak napiszcie żart, to nikt nie ogarnie, o co chodzi, nie? I dlatego napiszcie jakiś sucharek, a ja przydnę serducho. A na przykład się może pośmiemy w komentarzach, nie? No, głupka pracuje. Nie, no to jest fajny klimacik tutaj, no. Ta droga bardzo ładnie. Bardzo ładnie mi się wyszła. 200 IQ, no. O, mówię. Okej. Okay. Tu też myślę, jeden przejazd tutaj nazad i tyle, nie? Czemu twój film ma tylko 135 MB, a moje więcej niż 2 GB? Ale jaki film 153 MB? O czym ty mówisz? W ogóle skąd wiesz, ile moje pliki film uważał? Przecież to nie jest jakoś widoczne, nie? 153 MB? Żaden mój film tyle nie waży. To intro może tyle waży. Ja też nie wiem do końca. Okej, okay, a my już dojadymy. It Premium. A co to jest It Premium? Znaczy, co tam? Ten co stawił 10-5 godzin temu? No i ale... No dobra, ale dalej nie rozumiem, skąd masz informację o tym, że on tyle waży, nie? Chyba, że teraz tu to jakieś statystyki, no ale tyle film nie waży na pewno, nie? Może pobierasz YouTube'a? Pobierałeś mój film? To tak jak Modha Premium? A, Modha Premium to co innego, nie? Aha, po prostu film. No to pewnie pobrałeś po prostu w jakiejś gorszej jakości, nie? Albo YouTube ci skompresował go, żebyś mógł go pobrać, nie? Że wiesz, dużo jakości straciłeś, ale...
Ale ten, ale to, to nie chyba tak. Pobrałem Zyta, no teraz już wiem, że pobrałeś, bo mi ludzie napisali, nie? Co? No myśleć nie trzeba. Tyle filmy nie ważą moje. Moje filmy ważą że tylko około 10 GB, nie? Taka średnia to jest. Ile mam FPS ciekawości? 60? 60 klatek? Tak o, nie? Dobra. No i tu się zaczęliśmy, to sobie skończymy. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki oczywiście z naszej serii z Osadzonego w Długach. No i widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Pa, pa.